Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Iskra. Modelarstwem zajmuję się już od lat pół wieku. Pierwszym moim modelem, jakim skleiłem, to był plastikowy model P-11C, słynna jedenastka, na którym latał słynny nasz as lotnictwa generał Stanisław Skalski. To było jeszcze po podstawowej szkole. Potem to były następne modele, ale od 25 lat już zajmuję się po prostu szkutnictwem. To jest modelarz właśnie replik żeglowych. Dlaczego? Bardzo kiedyś powiedział, że są trzy rzeczy najpiękniejsze na świecie. To jest straszna dziewczyna, koń w galopie i żaglowiec popełnił żeglami. Więc proszę, tu jest replika Kittisarka, to jest królowa muszy oceanów. Jest to replika wykonana w skali 1 do 33. Okazało się widać. Tu jest mnóstwo, proszę zobaczyć, pajęczyna olinowania. Żaglowiec nie posiadał ponad prawie, że 3000 metrów kwadratowych ożaglowania. To był rekord prędkości na tamte czasy. To było średnia 17,5 węzła. Do tego czasu ten rekord nie został pobity bez wspomagania mechanicznego. To był najszybszy żaglowiec świata. Wykonywał rejsy z Chin do Anglii, transportując herbatę. Załogę stanowiło 25 osób i może teraz troszkę o linowaniu, o żaglowaniu. To jest każda lina musi mieć zachowaną grubość, każdy blok. To jest w skali 1 do 100 podane. I to jest 0,15 mm do 1,9. Wykonuję to są czarne idą na stały ten, a pomocnicze liny idą do żagli. Taka nić ma 0,3 mm. Czyli, że to trzeba, jeżeli ja wykonuję to do 33 skalę, zeskalować, pomnożyć i policzyć, ile mi dosłownie wejdzie nitek, przypuśćmy, na grubość 0,7, 10,5 mm. I to się bierze wiertareczka, liczy się i się skręca. Jesteśmy przy budowie Wiktorii. Od czego się zaczyna? Od wręg, których jest 32 i potem jeszcze jedna druga. To wychodzi troszkę więcej. To jest, musimy to pięknie, idealnie wyciąć. Wręgi. Postawienie stępki. Ustawienie idealnie. Tam nie może mieć żadnego uchybienia. To musi nam tu wyjść piękna bryła, która
musi być idealnie ustawiona. Następnie pomierzenie pokładów. Idealne rozmieszczenie, bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć pokłady mam. Wyliczenie. A, tu mamy to już to. Następnej budowa kasztelu. Od tego zaczynamy, jeżeli już mamy kasztel. Pionowe te tu, wszystko musimy to ustawić. Tu wszystko dziobnica. Od tego zaczynamy. Tu już mamy wystawione pokłady, mamy tego i tu też kasztel. Wszystko musimy sobie to po prostu, no tutaj oczywista już tego. Następnie, o, dziób. To w późniejszym już terminie, ale po prostu to musi być wszystko zrobione. I to już jest potem górny pokład, kratownice i wszystko. A to proszę, jak ma nam wyglądać środek, zachowany każdy pokład. I tu obicie listwami. To jest to właśnie. Tak ma to wszystko nam wyglądać. I kasztel tutaj. To co tego. I proszę, no, mieć to wszystko. Linia wodna i powyżej linii wodnej listwy, listwy, listwy. No tu dziobnica oczywista. Tu też obręgowanie od tego i to byśmy mieli to. Jesteśmy tu przy budowie Wiktory. Żaglowca Nelsona, który walczył z Francuzami, tak. To jest flagowy statek, który na dzisiejsze czasy był porównany do bardzo pracochłonny statek, do ceny dzisiejszego lotniskowca. Statek ten posiadał 104 armaty i miał obsługę 850 załogi. Czyli, że to było na tamte czasy nie... No, dużo, bardzo dużo. I na tym statku właśnie zginął. Chwale. Tak mówię. Teraz chodzimy w mojej galerii. Proszę. To jest właśnie moja cała flota. Zacznijmy może. To jest nasza największa polska karaka z XV wieku, wykonana w skali 1 do 25.
To jest karaka Krzysztofa Kolumba. Każdy o tym wie, odkrywcy Ameryki. Skala 1 do 25. Do 12, przepraszam. Krzysztof Kolumb. No i proszę, tu jest cała kuchnia. Piękny kociołek. Garnek. I można sobie coś przyrządzić. Tu mamy już rosyjską flotę. To jest 1715 rok. To jest statek Stara Piotra pierwszego floty, rok 1715. A to jest jego statek flagowy, Ingermanland, który sam projektował, brał w tym budowie udział. I to jest właśnie, brał udział w bitwie ze Szwedami z tym, to wtedy takie były bitwy. I to jest jego flagowy statek cara Piotra I. Tu mamy teraz już jeden z najsłynniejszych żaglowców. Słynna waza królewska, która zresztą po kilkuset metrach zatonęła. Bardzo droga, ale po prostu nie zdała egzaminu. Jest mnóstwo właśnie ornamentów, to mnie bardzo dużo kosztowało pracy. Nawiązać właśnie do tego, jakie pracy kosztuje wykonanie takiego żaglowca. To jest armata. Lufa, kliny, koła, podwozie, bloczki, które mają wielkość 5 mm, przez którą trzeba jeszcze przeciągnąć linę i ją zamocować. Składa się na 50 parę części, trzeba wykonać detali, żeby ją potem właśnie tam zamocować do tego. Czyli, że 50 parę detali wykonać ręcznie, razy 64 armat, to mamy już ponad 3000 detali do wykonania. I sobie ją wstawiamy i montujemy, tylko tą tak sobie jeszcze. Ale to są już to wszystko pomontowane po tego. No i do tego jeszcze dochodzą, ale też moździerze, tylko to one stały. Moździerz był tylko po to, żeby czasami z niego odstrzelić, ale to musiał być już pracowany i...
I jeszcze co chciałem powiedzieć. Kiedyś robiliśmy papierowe kartony, gotowe plastiki. Musiałem się nauczyć rzeźby oczywiście. Bo widzicie Państwo jak tego, to są różne, od takiej figureczki do różnych tych. Skończywszy, którą trzeba wyrzeźbić takiego dupelka.